Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Nigdy nie lekceważ tego, jak daleko posunie się człowiek, by spełnić swoje życiowe pragnienie. Mógłbyś mi powiedzieć, co się stało? Jesteś pewien? To trochę rozwlekłe. Wiem, jak nienawidzisz rzeczy, które ciągną się w nieskończoność. Cóż, ja widzę to tak, że mamy cały czas świata. Biorąc pod uwagę wyjątkowe miejsce, w którym się znajdujemy. Wyjątkowe miejsce? Gdzie masz na myśli? Uśmiechnął się. Wszędzie. Kiedy siedziałem w swoim pokoju z listą potrzebnych mi przedmiotów, zgodnie z zaleceniami książki, zastanawiałem się, jak w ogóle się tu znalazłem kilka miesięcy temu. To zdumiewające, jak jedna informacja, jedna decyzja, jedna samotna, ale silna emocja może popchnąć osobę do miejsc, o których nigdy nie myślała. Ale oto jestem. Zawijam głowę jelenia w delikatny papier pergaminowy, dbając o to, by złożyć go 47 razy. Nie 48, nie 50, 47. Krew przesiąkła przez spód i nadała mu karmazynowy odcień, który dobrze komponował się z beżem. Obok leżał ząbkowany nóż myśliwski, kość łosia, czaszka sowy, dwa siekacze niedźwiedzia i mała miska z różnymi ziołami. Wszystko oddane bez oporu i bólu, jak nakazywała księga. Ostrożnie włożyłem je do jutowego worka. Zacisnąłem go i umieściłem w moim plecaku turystycznym, zanim ubrałem zimowy sprzęt i zabrałem mojego psa Bastiona przed przekroczeniem drzwi. Wiedziałem, że mogę już nigdy nie wrócić. Drzwi, o których mówi się, że są strzeżone przez mitycznego władcę Janusa, były wspominane w wielu kulturach i przez tysiąclecia przez naukowców. To, co znajdowało się za nimi, oczywiście różni się w zależności od osoby. Skarby, klątwy, sam Bóg. Można wybierać. Niektórzy twierdzą, że drzwi objawiają się wędrowcom, gdy najmniej się tego spodziewają, oferując im wszystko, czego pragnie ich serce, kosztem czegoś niewidocznego. Prawdopodobnie ich zdrowia psychicznego lub wartości empirycznej, o której nie mogliby wiedzieć w chwili obecnej, jak nienarodzony syn. Inni postulują, że pojawiają się tylko tym wybranym przez bogów, z odpowiednią krwią i wierzeniami. Jednak najbardziej fascynującymi praktykami i plotkami są te znalezione w Księdze Gnomów, która po dekadzie żmudnych poszukiwań w końcu znalazła się w moim posiadaniu. Dzięki aukcji. Dawała ona najbardziej prawdopodobną odpowiedź na pytanie o lokalizację drzwi, tych wywodzących się ze starożytnej ludzkiej kultury, ofiary. Napisana w VIII wieku i przetłumaczona w dużej mierze w tajemnicy podczas mrocznych czasów, zawiera sekrety angielskich lasów i starożytnych stworzeń, które je zamieszkują. Na moją korzyść, cała sekcja skupiała się na anomalnych bytach i miejscach, takich jak drzwi. Zanim przejdziemy dalej, czuję, że powinienem być szczery, uzasadniając spędzenie 10 lat mojego życia na poszukiwaniu sposobów uzyskania dostępu do tych prawdopodobnie fikcyjnych drzwi z ludzkiego folkloru.
Czuję, że jestem ci winien to wyjaśnienie, zanim zabiorę ci więcej czasu. Jednak ze względu na to, co się wydarzy, zamierzam zachować prostotę i poprosić o zaufanie. Wierzę, że za tymi drzwiami jest coś, co skrywa skarb większy niż jakiekolwiek bogactwo. Coś, co nieodwracalnie zmieni moje życie i jestem zdeterminowany, by to znaleźć. Przejechałem około 160 km na południe, aż dotarłem do miejsca, które nazywamy Nowym Lasem. Nazwa przeczy starożytnej naturze tej krainy. Istnieje tam od ponad 12 tysięcy lat. Nawet w epoce żelaza, jakieś 2000-lecia temu, lasy te były tam, obserwując i rozmnażając się wraz z rozwojem człowieka, stając się miejscem spoczynku królewskich rodzin, które zginęły w bitwie. Obecnie lasy te są uważane za skarb narodowy. Ogromne poszycia drzew górują nad niebem. Zapuszczając się głębiej, zasłaniają większość promieni słonecznych i ukrywają swoje największe sekrety. Musiałem przemierzać ciemniejsze części lasu. Mój Golden Retriever, Bastion, gnał przed siebie, podekscytowany możliwością przebywania na tak dużej przestrzeni i biegania za osłami, końmi, krowami, a nawet jeleniami, które mógł dostrzec. Podczas podróży do serca Nowego Lasu, podążając jego wielkimi korzeniami, aż do ukrytego źródła, twoje kroki muszą przekroczyć 700. W końcu natrafisz na nietkniętą od tysiącleci ścianę skalną, z mchem rosnącym po jej lewej stronie. W nowiu księżyca. To tutaj musi rozpocząć się twoja ofiara. Pod spodem mała fraza wyryta niechlujną czarną czcionką, która odróżniała się od reszty. Wszystko dobrze, ale poczerniałe ziarno zapuściło korzenie. Musimy je wyplenić. Faktycznie. Mój zegarek wskazywał, że przebyłem 836 kroków i podążałem za dużym pniem, ledwo widocznym przez zarośla, gdy ukazała mi się wielka skalna ściana, szara i strzelista, z mchem rosnącym tylko po lewej stronie, niczym znamie. Wiedziałem, że znalazłem to, czego szukałem. Położyłem na stronie zakładkę. Odłożyłem torbę i wiedząc, że mam jeszcze godzinę do zachodu słońca, postanowiłem sprawdzić teren z bastionem, zanim usiądę i przygotuję się na to, co miało nadejść. Mówią, że nie można wypędzić swoich demonów, ale na pewno można nauczyć się żyć z nimi w pokoju. Po raz pierwszy zobaczyłem innego, gdy byłem dzieckiem w wieku około 5 lat, siedząc przed lustrem i rozmawiając ze swoim odbiciem. Przypuszczam, że w dziecięcym umyśle tego rodzaju nieprawidłowości spotykają się mniej z bezpośrednim przerażeniem, a zamiast tego z ciekawością. Gdy przyjrzałem się bliżej, zauważyłem, że moje odbicie przechyla głowę nieco bardziej niż ja. Oczy rozszerzyły się w zrozumieniu, gdy mnie postrzegało, podczas gdy ja postrzegałem je. Przestałem mrugać, przyglądając się jego rysom, gdy skóra napięła się i rozciągnęła na linii szczęki,
tworząc głębokie zmarszczki po bokach i odchudzając twarz. Włosy, niegdyś pasujące do moich własnych brązowych loków, strzępiły się i przerzedzały wraz z powiększaniem się czaszki. Moje lustro było ustawione w taki sposób, że można było w nim zobaczyć drzwi do mojego pokoju. A gdy moje serce zaczęło bić szybciej, drzwi otworzyły się i w przejściu stanęła postać, oślepiając mnie światłem. Nie miałem pojęcia, kto to był. Mój umysł po prostu wskazał na rodzica i patrzyłem, jak pokazuje na moje odbicie, na drugiego mnie, którego głowa wciąż przechylała się pod przerażającym kątem, praktycznie łamiąc się pod ciężarem uporu, by dalej się obracać. Następnie, bez żadnego ostrzeżenia, uderzyła w szklaną taflę, wydobywając przeraźliwy trzask, który słyszę do dziś. Ta akcja w końcu przerwała moje spojrzenie, a otumanienie zniknęło, gdy krzyknąłem, odwracając się do drzwi i oczekując, że moja mama lub tata zapytają mnie, co się stało. Ale drzwi pozostały zamknięte. Mama weszła wkrótce potem, uspokajając mnie, gdy mówiłem o złym człowieku w lustrze, i zapewniała mnie, że to tylko sen. Ale od tego dnia, przy niektórych okazjach, mogłem dostrzec w lustrze przemieniającego się innego. Zawsze patrzył, zawsze chciał wyjść, a drzwi za nim zawsze były otwarte. Słońce zaszło, a ja rozpiąłem plecak. Rozwinąłem jutowy worek i ponownie wyjąłem książkę. Bastion spał u mego boku i wciąż delikatnie podgryzał swojego ulubionego pluszaka. Kiedy znajdziesz się przed skalną ścianą, musisz zastosować moce człowieka, zaczynając od tej, która zapewnia nam wszystkim życie. Obok wizerunek drzwi i kolejny napis. Coś jest nie tak, ale nie możesz tego określić. Coś się pali. Czy słyszysz skwierczenie? Wyciągnąłem nóż myśliwski i przeciąłem dłoń, pozwalając krwi swobodnie płynąć, rysując kontur drzwi zgodnie z instrukcją i bandażując rękę po zakończeniu pracy. Następnie wytrzymałość wędrowca, która zapewni równowagę i trwałość. Ile widziały te kości? Przymocowałem kości łosia z boku, stanowiące zawiasy. Dalej, siekacze niedźwiedzia. Stała siła natury, zawsze dążąca do wzmocnienia. Teraz jego siła jest twoją siłą. Siekacze pełniły rolę dekoracji drzwi, makabrycznego, ale przejmującego dodatku, który je wyróżniał. Następnie mądrość i dalekowzroczność sowy. Wielki drapieżnik, który widzi wszystko, co zobaczyła, gdy na ciebie spojrzała. Czy da ci uchwyt, za pomocą którego pochwycisz swoją prawdę? Twoje przeznaczenie? Czaszka sowy. Umieściłem ją po prawej stronie jako klamkę. Mój dostęp. Twoja ofiara musi być pozostawiona w centrum. Bestia Janusa za drzwiami musi zostać obłaskawiona. Bo choć jest ślepa, nie jest głupia.
Okaż jej szacunek i nie patrz na jej nadejście. Odwróć się plecami i poczekaj, aż zaświeci na ciebie światło księżyca w pełni. To będzie twój znak, by kontynuować. Odwinąłem głowę jelenia i postąpiłem zgodnie z instrukcjami, zostawiając ją przed makabrycznymi drzwiami z kości i krwi, po czym zabrałem bastiona i poszedłem na spacer. Gdyby to nie zadziałało, można by uznać mnie za psychopatę i zamknąć za kratkami. W końcu nie miałem żadnego planu na przyszłość, gdyby to się nie powiodło. Jest wiele momentów w życiu, nawet najbardziej prozaicznej osoby, które można wskazać jako najlepsze, najgorsze i zmieniające życie. Z pewnością mam kilka, które się wyróżniają. Różnica polega na tym, że wszystkie moje są powiązane z innym. Po raz pierwszy skojarzyłem to w wieku 7 lat. Lustro z mojego pokoju już dawno zostało przeniesione na strych, a na jego miejscu pojawiła się szafa z lustrem. Nie miało to znaczenia. W środku nocy, w upalny letni wieczór, obudził mnie dźwięk delikatnego stukania o szkło. Nawet pomimo tych sporadycznych, dziwacznych doświadczeń, przerażała mnie myśl o kimś namacalnym za oknem mojej sypialni. O sytuacji zagrożenia ze strony nieznajomego. Zajęło mi kilka minut, aby w końcu rozsunąć zasłony w sypialni, ale nic tam nie było. Zanim zdążyłem odetchnąć z ulgą, kątem oka dostrzegłem odbicie w lustrze, w świetle księżyca. Inny siedział tam, ze skrzyżowanymi nogami i stukał kościstym, ubrudzonym paznokciem. Nie wiem dlaczego, ale zawsze ulegałem jego kaprysom. Może było coś hipnotyzującego w sposobie, w jaki mnie wabił. Może te rzeczy mają wrodzoną zdolność tłumienia naszych lęków na tyle długo, by w końcu uderzyć. Wiem tylko, że posłuchałem wezwania i podszedłem, siadając w mojej piżamie baza astrala i obserwując drugiego mnie. Miał na sobie piżamę Woody'ego, miejscami podartą i postrzępioną. Miał duże worki pod oczami, ziemistą cerę, ale wyglądał o wiele bardziej ludzko. Może nie próbował mnie przestraszyć? Oderwał paznokieć i po prostu mnie obserwował. Pożółkłe oczy przyglądały się każdemu centymetrowi mojego ciała i zmarszczył brwi, gdy zobaczył, że moja piżama nie pasuje do jego własnej. Ale gdy tylko wyraził swoje rozczarowanie, przeszedł do czegoś w rodzaju radości, uśmiechając się zgniłymi zębami i wskazując na drzwi sypialni. Uczucie tonięcia, które pojawia się, gdy przegapisz stopień na schodach, natychmiast mnie uderzyło, gdy moja babcia przeszła przez drzwi, przez które wciąż wpadało jasne światło. Zachwiała się, jakby zraniła się w nogę. Dopiero gdy pochyliła się, by na mnie spojrzeć, zdałem sobie sprawę. Dlaczego? Ze łzami w oczach i krzykiem wycofałem się od lustra jak osaczone zwierzę i pobiegłem do sypialni rodziców. Oczy babci były wywinięte do tyłu głowy. Lewa połowa jej niegdyś wesołej twarzy opadła, jakby ściągnięta na hakach. Język zwisał jej z ust, a z oczu, nosa i uszu
lała się krew. Miała wylew. Następnego dnia otrzymaliśmy telefon. Babcia zmarła z powodu pęknięcia tętniaka w mózgu w drodze do łazienki w środku nocy, około 4 nad ranem. Natychmiast i bez cierpienia. Mówiąc prościej, zmarła na udar. Po tym wydarzeniu przez lata unikałem swojego lustra. Bastion wyrwał mnie z chwili zamyślenia, wciskając swój miękki nos pod moje ramię i domagając się głaskania po głowie. Nie winię go. Jest po prostu uroczy. Nie sądzę, bym odbył tę podróż bez niego u boku. Siedzieliśmy tam przez jakąś chwilę, ciesząc się spokojem natury i ciesząc się wzajemnym towarzystwem. Gdy mój umysł się błąkał, on merdał ogonem, wdzięczny za pełną uwagę swojego najlepszego przyjaciela. Ale cichy sen lasu nie miał potrwać długo, przerwany przez trzy rzeczy w krótkich odstępach czasu. Niski szum czegoś poruszającego się pod ziemią, czegoś dużego. Ptaki, owady, gady i ssaki rozpierzchły się po okolicy, jakby wiedząc, że coś nadchodzi. Dźwięki otwieranych po długiej nieobecności wielkich dębowych drzwi, zawiasy skrzypiące pod naprężeniem i niski szum zmieniający się w warkot, nieodróżniający się od warczenia wielkiej bestii, która przemierzała tę ziemię dawno temu. Z mojej pozycji, siedząc za kłodą i odwracając się od drzwi, które stworzyłem, widziałem, jak nieprzyjemne światło wydobywa się z wejścia i skąpuje otaczającą ziemię w swoim zepsuciu. Chciałbym móc porównać to do czegoś z naszego spektrum kolorów, ale słowa mnie zawodzą. To było jednocześnie pociągające i odrażające. Coś, co trudno byłoby umieścić w jakimkolwiek istniejącym pudełku. Bastion na swoje szczęście starał się ograniczyć swoje skomlenie do minimum i zamiast tego schował głowę w moich kolanach, najwyraźniej wiedząc, że powinien być cicho i trzymać się z dala od tego, co tam było. Każda komórka mojego ciała krzyczała, by uciekać, by uciec od tego nadchodzącego zagrożenia. Gęsta mgła dołączyła do odrażającego światła, a cuchnący odór uderzył w moje nozdrza, sprawiając, że oczy zaszły mi łzami i pojawił mi się odruch wymiotny. Chciałem wymiotować, chciałem krzyczeć, ale powstrzymałem nerwy. Spędziłem 10 pieprzonych lat, czekając na ten moment, na to zdarzenie, które większość po prostu wyśmiałaby i odesłała do krainy fantazji. Nie chciałem tego zmarnować. Z drżącymi rękami i sercem uwięzionym w gardle zamknąłem oczy. Zaostrzyłem swoją determinację, gdy ta bestia rozglądała się za swoją ofiarą. Próbowałem przyćmić zapachy i dźwięki, wracając do mojego umysłu i przypominając sobie, jak się tu dostałem. Dlaczego w ogóle wybrałem się w tę podróż? Od tamtego dnia inny pojawił się tylko kilka razy. Częściowo dlatego, że unikałem zbyt długiego stania przed lustrem i trzymałem to cholerstwo w moim pokoju zasłonięte przez cały czas. Ale nie da się powstrzymać siły, której się w pełni nie rozumie. Leżała uśpiona przez tak długi czas,
że gdy dorosłem, mój dojrzały umysł po prostu zracjonalizował te doświadczenia jako nadmierną wyobraźnię jedynaka, w dużej mierze odizolowanego od innych. Ale to było niemożliwe do zaakceptowania, gdy skończyłem 19 lat. Moje pierwsze kilka miesięcy z dala od domu i w moim własnym akademiku powinny być według wszystkich aspektów czasem mojego życia. Miałem nieograniczoną wolność, kilku świetnych kolegów z akademika i kierunek, którym się pasjonowałem. W końcu studia to czas, który powinno się zawsze wspominać z sentymentem. Dla mnie ten pierwszy rok był niczym innym jak piekłem. Lustro w moim akademiku znajdowało się na drugim końcu mojego małego pokoju. Nasze pokoje były indywidualnymi sypialniami, a każde mieszkanie mieściło 7 pokoi. Nie były one na miarę dzisiejszych standardów, ale 11 lat temu było to postrzegane jako warte swojej ceny. Byłem na imprezie powitalnej, ponieważ pierwszy tydzień semestru jest zbiorczo znany jako tydzień świeżaków. Czas na aklimatyzację w nowym otoczeniu, nawiązywanie przyjaźni, bzykanie i ogólnie pozbycie się części energii z organizmu. Pamiętam, jak leżałem tam ogarnięty pijackim hajem, ciesząc się wirującym pokojem i jednocześnie upewniając się, że się zbytnio nie wiercę i nie wywołam niezbyt przyjemnych pocisków wymiocin po wypiciu zbyt dużej ilości. Wiedziałem, że trudno będzie mi dotrzeć do łazienki. Miałem zamknięte oczy przez może 10 minut, kiedy usłyszałem dźwięk znajomych kroków. Każde niespokojnie dorastające dziecko przyzwyczaja się do różnych rytmów kroków członków rodziny. Powolne i mozolne dla mamy. Dudniące i zdecydowane dla taty. Szybkie i energiczne dla rodzinnego psa. Kiedy więc usłyszałem, jak ten ostatni wkracza do mojego pokoju, byłem zdezorientowany i zaniepokojony. Dobrze wiedziałem, że mój Golden Retriever jest ponad 300 kilometrów stąd, w naszym rodzinnym domu. Ostrożnie usiadłem, rozejrzałem się i zauważyłem przebłysk światła wydobywający się z mojego lustra, ale nie mogłem wiele zobaczyć bez okularów. Niezdarnie po nie sięgnąłem, zanim je założyłem. Natychmiast wytrzeźwiałem, gdy zahipnotyzowałem się w widoku, który miałem przed sobą. Inny stał tam, wpatrując się we mnie w swojej przerażającej postaci. Był znacznie wyższy ode mnie i ledwo przypominał moją sylwetkę. Martwe, wybrzuszone oczy, czarne żyły widoczne pod półprzezroczystą skórą i stożkowata czaszka rozciągająca się w górę z ledwo widocznymi włosami. Ale najbardziej przeraził mnie fakt, że głaskał mojego psa. Barney wyglądał w porządku. Na szczęście nie miał żadnych deformacji ani uszkodzeń. Ale to, co mnie zaniepokoiło, to jak młodo wyglądał. Nasz Barney miał 13 lat. Ledwo był w stanie wstać i nawet nie mógł się ze mną pożegnać, gdy wyjeżdżałem na uniwersytet. Ten wyglądał na 4 lub 5 lat. Dokładnie tak, jak zapamiętałem go jako dziecko. Drugi ja nie odrywał ode mnie wzroku, gdy głaskał Barneya. Jakby wiedział coś, czego ja nie wiedziałem. Spojrzał w górę i w dół mojego ciała, a jego oczy wypełniło obrzydzenie i zrobił krok w moją stronę. Potem przemówił. Głos nie różnił się od mojego, ale był przesiąknięty zniszczeniem i smutkiem. Jakbym
zawodził przez dekadę, a moje struny głosowe już dawno się usmażyły. Jesteś niewdzięczny. Nie zasługujesz. Kiedy jeszcze raz spojrzałem na Barneya, wzdrygnąłem się z przerażenia. Jego znajoma, szczęśliwa twarz była nierozpoznawalnym bałaganem. Jakby ktoś usunął z niej wszystkie cechy, które były dla mnie charakterystyczne. Teraz ledwo przypominał psa. Nie mogłem nawet stwierdzić, czym właściwie miał być, gdyby nie jego kształt. To było okropne. Chcę. Skrzywił się, wyciągając ku mnie zniekształconą rękę. Biorę. Drzwi otworzyły się i dwie spowite mgłą postacie stanęły w progu, przyzywając go. Odchrząknął i niechętnie się cofnął, uśmiechając się, gdy moje własne drzwi otworzyły się przy dźwięku imprezujących współlokatorów. To chodź się bawić, chłopie. Wiem, że cię stać na więcej. Zawołał jeden z nich, niosąc muzykę z salonu. Ale ich uśmiechy zniknęły, gdy światło padło na moją twarz. Stary, dlaczego płaczesz? Następnego ranka moja mama zadzwoniła do mnie, aby powiedzieć mi, że ze względu na wiek i trudności Barneya, weterynarz uśpił go w naszej kuchni i odszedł spokojnie, choć byłem zły i zdruzgotany, że nie mogłem tam być. Był moim najlepszym przyjacielem w okresie dorastania i powinienem był tam być, aby się z nim pożegnać. Wiesz jednak, jak to mówią, kiedy już pada, to leje. Odgłosy przy drzwiach stawały się coraz bardziej intensywne i dzikie, ponieważ to coś łaknęło pożywienia. Najbliższą rzeczą, do której mogę to porównać, jest niedźwiedź szukający pożywienia po długiej hibernacji. Pierwotny, zaciekły, nieubłagany. Kiedy natknął się na moją ofiarę, wydał z siebie jedne z najbardziej obrzydliwych odgłosów konsumpcji, jakie kiedykolwiek słyszałem. Mukbang kierowany bezpośrednio do mojego kanału słuchowego, który desperacko chciałem zagłuszyć. Jeśli lubisz takie dźwięki, to świetnie. Dla mnie to po prostu groteskowe słyszeć, jak coś żuje moje bębenki. Wkrótce odgłosy ucichły, a niewidzialna bestia wycofała się za drzwi, zabierając ze sobą smród, kolor i mgłę, ale niski szum pozostał. Otworzyłem księgę gnomów i kontynuowałem czytanie, nie ufając ciszy na tyle, by się ruszyć. Jeśli bestia przyjmie twoją ofiarę, możesz przejść przez drzwi i znaleźć to, czego szukasz. Uważaj jednak na pułapki podczas przemierzania nieznanego miejsca. Ta przepastna jama kryje w sobie wiele sposobów, by cię usidlić, oszukać i zatrzymać w swoich czeluściach na wieczność. Zabierz ze sobą światło. Trzymaj swoje memento blisko i nie zbaczaj ze ścieżki. Nie ma żadnych wskazówek. Wziąłem głęboki oddech i wstałem, chwytając latarkę i wybraną pamiątkę. Wziąłem miskę z mieszanką ziół. Wsypałem je do małej butelki z wodą i polałem ręce, nogi i twarz. Coś na odpędzenie wszystkiego, co złowrogie. To samo zrobiłem z bastionem, choć przyznaję, że próbował zjeść miksturę. Nie można go za to winić. Drzwi były gigantyczne,
zbudowane w taki sposób, jakby od zawsze były częścią skalnej powierzchni i czymś w rodzaju rzeczy, które można zobaczyć w filmie dokumentalnym o starożytnych cywilizacjach i jak do cholery mogli zbudować coś takiego. Pojedyncze wielkie dębowe drzwi z klamką wielkości mojej głowy, wciąż wykonane z czaszki sowy, ale amplifikowane. Na framudze wyrzeźbiono różne znaki i kształty, które przeplatały się na ogromnej rozpiętości drewna, zanim łączyły się i tworzyły dziwny znak pośrodku, w którym znajdował się wizjer. Nie mogłem stwierdzić, czy ktoś przez niego patrzył. Spojrzałem na pamiątkę, którą wybrałem. Zepsuty zegarek z lat 80., który zapiąłem na nadgarstku. Mienił się w świetle księżyca i niewyraźnie dostrzegłem ruch w jego odbiciu, ale nie śmiałem wpatrywać się w niego zbyt długo. Nie, kiedy byłem tak blisko. Bastion polizał moją dłoń, wyczuwając moje obawy. Ukląkłem i z wdzięczności pocałowałem go w czoło. Był dobrym chłopcem. W porządku, kolego. Jesteś gotowy? Musisz trzymać się blisko mnie. Nie wiem, co tam znajdziemy. Odetchnąłem. Oblizał swój nos i położył łapę na moim kolanie, na swój sposób potwierdzając. Mając wszystko pod ręką, zostawiłem plecak przy drzwiach i położyłem drżącą dłoń na klamce, po czym nacisnąłem i otworzyłem je, wchodząc w ciemność. Pamiętam ostatni raz, kiedy pojawił się inny, a przynajmniej ta część mnie, która nie jest przytłoczona następstwami, pamięta. Patrząc wstecz, to tak jakby moje najgorsze chwile po prostu się powtarzały. Tragiczne wydarzenie, o którym opowiem innego dnia, ale które zostawiło ze mnie rozbitą skorupę osoby, desperacko pragnącej uwolnić się od świata, w którym byłem skazany na tułaczkę. Pamiętam, jak wsiadałem do samochodu, w koszulce i dżinsach wciąż przesiąkniętych krwią, i jechałem autostradą na autopilocie, a moja jedyna myśl krążyła w mojej czaszce, jak mantra. Jak mogę rozbić ten samochód, nie krzywdząc nikogo innego? W tym stanie psychozy było prawie normalnym widzieć innego mnie, wpatrującego się w lusterko wsteczne, siedzącego na moim tylnym siedzeniu i uderzającego się w twarz. Nic w nim nie przypominało już mnie. Ani pod względem odcienia skóry, oczu, uśmiechu, ani nawet kształtu. To był pomieszany bałagan. Jakby ktoś nacisnął przycisk losuj w tworzeniu postaci w grze RPG i rozciągnął proporcje do stopnia komicznego, że stały się wręcz niewygodne do oglądania. Przez chwilę ledwo go rozpoznawałem. Byłem zdezorientowany jego wyglądem, aż pochylił się do przodu i szepnął mi do ucha. Zniekształcony głos, który był ledwo znajomy, wślizgnął się do mojego wnętrza. Dokąd jedziesz? Zacisnąłem dłonie na kierownicy, podczas gdy moje serce przyspieszało. Rzucałem krótkie spojrzenia w lusterko, gdy droga nocą rysowała się przede mną. Nie wiem. Odpowiedziałem, głosem ledwo przekraczającym szept. Ostatnie 6 godzin spędziłem szlochając i krzycząc. Po prostu niewiele mi zostało. Czy kiedykolwiek wiedziałeś? Ja wiedziałem. Złapał się czegoś poza zasięgiem mojego wzroku.
Spójrz na przejeżdżające samochody. Każdy z nich wie, dokąd zmierza. Ale nie ty. Już nie. Nie wiem, czy to psychoza, brak instynktu samozachowawczego, czy pragnienie, by przytrafiło mi się coś złego. Ale mój strach ustąpił na tyle, by stawić czoła temu monstrum. Kim jesteś? Przez całe moje życie pojawiałeś się w najgorszych momentach. Nie jestem bliżej zrozumienia ciebie teraz niż 20 lat temu. Więc powiedz mi, tyle jesteś mi winien. Zaśmiał się. Szorstki, suchy, świszczący oddech, który sprawiał wrażenie, jakby rozdzierał mi skórę. Czy nadanie mi jednego z wielu imion, które do mnie pasują, pomogłoby ci w jakikolwiek sposób? Czy nazwanie mnie przyniosłoby ci ulgę? Nie. To nie ma sensu. Więc zamiast tego pokażę ci. Uniosło wolną rękę. Coś owinęło się na niej po całej długości. Od razu wiedziałem, co to jest i musiałem zrobić wszystko, co w mojej mocy, by nie dać po hamulcach. Jestem tym, kim chcesz być. Posiadaczem tego, czego pragniesz bardziej niż czegokolwiek innego. Patrzyłem, jak martwy kształt kurczy się w jego dłoni, zanim pozostała tylko ziemia, owady i kwiaty. Przez krótką chwilę czyjaś twarz błysnęła na twarzy innego i rozpoznałem ją. W tym samym momencie rozpłynęła się i została zastąpiona przez to, co nieznane. Słyszysz, jak coś płonie? Zapytał z mieszanką kpiny i goryczy w głosie. Nie jestem jedną rzeczą, lecz dwiema. Nie rozumiem, czym ty kurwa jest? Zacząłem, ale jego głos zdominował mój, gdy potok dźwięków wypełnił moje uszy. Czy widzisz to, co miga przed tobą? Światło drzwi otwierających się za nim oślepiło mnie, gdy mój samochód skręcił. Wcisnąłem hamulec, słysząc przeraźliwy dźwięk klaksonu, gdy coś wbiło się w mój pojazd i posłało mnie w ciemność. Trzymałem światło blisko siebie, gdy szliśmy przez jaskinię. Spodziewałem się naturalnych odgłosów kapania, wilgoci, poruszających się pod moimi stopami skał, a może nawet nietoperza czy dwóch. Zamiast tego czułem się, jakbym szedł sterylnym korytarzem wykonanym z obsydianu, bez dostrzegalnego poczucia życia lub poza mną i bastionem, który nie chciał postawić kroku przede mną. Myślałem o wszystkim, co doprowadziło do tej chwili, do tego wielkiego odkrycia. Im więcej się nad tym zastanawiałem, tym trudniej było mi uwierzyć, że dotarłem tu tak szybko i z tak małym problemem. Czy to naprawdę było 10 lat? Czułem, jakby to było. Bastion zaszczekał i polizał moją dłoń dla uspokojenia, gdy wyczuł coś przed nami. Zatrzymałem się i rozpakowałem książkę dla kolejnej instrukcji. Twoja odwaga zostanie poddana próbie. Teraz, gdy ułaskawiłeś bestię pana i wkroczyłeś do tunelu między twoim domem a jego domem. Gdy dotrzesz do morza drzwi, zaufaj memento,
aby wybrać odpowiednie. Nie daj się zauroczyć innym drzwiom, wabiących cię światłem i znajomością. Nie kryją za sobą radości ani wartości. Kolejny napis niżej. Korzenie są czarne i zacierają słońce. Dni zlewają się ze sobą. Dlaczego? Płomień rośnie z każdym dniem. Kontynuowałem. Około 10 minut marszu w tunelu, który często wydawał się spacerem po powietrzu. W końcu pojawiło się światło na niewielkich drzwiach. Wyglądały podobnie do tych, które widziałem w swoim lustrze przez całe życie. Lecz brak było jakiegokolwiek widma Pana Wrót. Przechodząc przez nie, zdałem sobie sprawę, jak rozległa jest ta jaskinia. Z latarką nad głową widziałem dziesiątki tysięcy drzwi, takich jak te, przy których stałem, rozrzuconych po ścianach tej niekończącej się jaskini. Pływające wokół nich jak świetliki były równie niezliczone ilości drzwi, przyciągane do nich jak ćmy do płomienia, zanim szybko przenosiły się do następnych. Kiedy stałem tam z Bastionem lojalnie siedzącym u mojego boku, wiele drzwi przyleciało zwrócić moją uwagę. Jaskrawo-czerwone drzwi machoniowe, które wyglądały łudząco podobnie do drzwi domu mojej pierwszej miłości. Mojego akademika, w którym spędziłem jedne z moich najlepszych dni. Sali szpitalnej, której nie chciałem nigdy więcej zobaczyć. Ukazywały się i znikały. Wiele rozpoznawałem, ale niektóre dawno zniknęły z mojej pamięci. W końcu drzwi, do których nieubłaganie mnie ciągnęło, były tymi, których od dawna szukałem. Czarno-białe drzwi z drewna dębowego, z małą pionową szybą po środku i grubą kołatką z przodu z numerem 47. To był mój dom z dzieciństwa. Zatrzymały się przede mną i delikatnie pomrukiwały, gdy chwytałem za klamkę i ciągnąłem do siebie. Delikatna melodyjka fortepianu emanowała z drugiej strony. Raźna i znajoma, ale nie do końca potrafiąca się odnaleźć. Sprawdziłem książkę jeszcze raz. Twoje drzwi zostały wybrane. Teraz do ciebie należy podjęcie ostatecznych kroków naprzód. To niezbadane terytorium dla każdego pielgrzyma, ale musimy was ostrzec przed zbyt długim pobytem. Nie zwlekać, nie wchodzić w interakcje. Obudzisz coś, co chce cię tam zatrzymać. I jeszcze jeden napis pod spodem. Gniew, zamieszanie, mgła, błysk, żar. Dźwięk czegoś płonącego falował po jaskini. Słabe skwierczenie i trzaski przeplatające się z szumem zza drzwi i delikatnymi klawiszami fortepianu. Chwyciłem mocno za rączkę i wszedłem. Droga do wyzdrowienia to rój pułapek. Trudności o fizycznej, psychicznej i emocjonalnej formie, które mogą pokonać najsilniejszych rehabilitantów. Ale to, co naprawia ciało, nie zawsze naprawia umysł. Trauma to rana, która nie goi się prawidłowo. Jest to ogień, pożerający rozpałkę w specyficznym tempie i ostatecznie
Piekło, które pozostawia za sobą, rozprzestrzenia się jak rak, infekując codzienne życie i zmieniając jasne niebo w czarne, a wszelkie formy przyjemności w zdławione i obojętne. W końcu, gdy smutek i zmagania stają się zbyt trudne do zniesienia, wszystko czego chcesz, to zobaczyć koniec podróży. Ale podróż pełna intryg i mistyki jest często taką, nad którą nie ubolewamy. Zapominamy, że bolą nas stopy, kłują oczy ze zmęczenia, a żołądek boli z głodu. Zamiast tego rozkoszujemy się pięknem naszego otoczenia, spokojnymi chwilami w naszych podróżach i świętością uwagi, gdy potrafimy jasno myśleć. Niestety, gdy podróż dobiegnie końca, wiele z tego może upaść, gdy zbliża się koniec, a melancholia następstw podnosi swoją brzydką głowę. I przypominamy sobie, z tą samą miażdżącą wagą od momentu, gdy została nam przekazana, że wszystko musi się w końcu skończyć. Wszystkie płomienie zamieniają się w żar i wszystko wraca do ziemi. Pozostaje tylko błogie milczenie, które zbliża nas do mety. Wiedziałem, gdzie jestem, gdy tylko przeszedłem przez drzwi. Zapach letniego grilla unosił się z ogrodu. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale czułem się jak na początku XXI wieku. Ułamek minionych dni, kiedy wszystko miało sens. Byłem w moim domu z dzieciństwa. Drzwi zaprowadziły mnie tam, gdzie chciałem trafić. Sprowadziły mnie do domu. Przeszedłem przez ganek, a bastion wędrował przede mną, podekscytowany zwiedzaniem, i zdawał się być w swoim domu, w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie był. Może wyczuł mój komfort? Przechodząc przez salon, zauważyłem, że wszystkie zasłony były zasunięte i nie było światła dziennego. Nocny grill z pewnością nie był wykluczony, ale to było na pewno dziwne. Szedłem przez dom, aż doszedłem do oranżerii łączącą moją kuchnię z ogrodem. Nigdy nie widziałem takiego spektaklu jak to, na co patrzyłem w tym momencie. Ogród umiejscowiony we własnej, kosmicznej biokapsule. Niebo usłane świetlikami i delikatna bryza. Ale pod moimi stopami odbywał się kosmiczny taniec o niewyobrażalnych proporcjach. Tańczące ze sobą gwiazdy kołyszące się w mgławicach, które rozciągały się w nieskończoność i wybuchały kolorami. To było powstanie, stworzenie samo w sobie. To było piękne. Podoba ci się widok? Rzadko się nudzi. Podniosłem wzrok, żeby zobaczyć tatę siedzącego na leżaku z kieliszkiem brandy i uśmiechem na twarzy. Bez obrażeń. Bez pustego spojrzenia. Po prostu człowiekiem, którym był mój ojciec. Jestem pewien, że masz pytania, ale najlepiej byłoby, gdybyś najpierw usiadł. Ułatwi to cały proces. Przystałem na to i udało mi się dostrzec spadającą gwiazdę pod naszymi stopami, pędzącą przez kosmos do nieznanego celu. Na drodze do jakiegoś wspaniałego miejsca, bez wątpienia. Uważniej przyglądając się mojemu ojcu, nie mogłem uwierzyć w swoje szczęście, że książka miała rację. Gdzie jesteśmy? To znaczy, wiem, że to dom, ale... Gestykulowałem wokół siebie,
próbując, ale nie znajdując słów. Tata uśmiechnął się. Żadnych wygnieceń na jego czaszce. Krwi na ustach. Cóż, można to nazwać połową drogi do domu. Wiem, że odnosi się do niego wiele rzeczy wśród różnych ludzi. Moi sąsiedzi nazywają to na przykład zatraceniem. Ale to jest właśnie miejsce, gdzie wszyscy czekamy. Spojrzał w górę i zaczął podziwiać świetliki. Delikatnie mrugały w rytm cykania świerszczy. Raczej nie jest tu tak źle. Barney pomaga zabić czas. Uśmiechnął się z wdziękiem, patrząc na nasze dwa psy, poznające się nawzajem. Ledwo mogłem spostrzec ich rysy w kulce żółtego puchu. Mrugnąłem, zdając sobie sprawę, że nie widziałem go od kiedy wszedłem. Tata zdawał się rejestrować moje zakłopotanie i pochylił się do przodu. W jego oczach dostrzegłem to rozumiejące spojrzenie. Mam coś na twarzy, tato? Zażartowałem, ale on się nie zaśmiał. Skąd wziąłeś bastiona, synu? Na chwilę się zamyśliłem, próbując uporządkować swój nagły przypływ emocji. O, ze schroniska jakiegoś. Kurde, już nie pamiętam, ale byli mili. A dlaczego? Tata patrzył przed siebie. Jego oczy lśniły. Ile on ma lat? Ja. Mój umysł był pusty. Dlaczego nie mogłem sobie przypomnieć? Usłyszałem odgłos jego łap i odwróciłem się, żeby utwierdzić się, że nie oszalałem. Że patrząc na niego jakoś aktywuję tę część mózgu i potwierdzę jego wiek. Zamiast tego patrzyłem na mojego psa z dzieciństwa. Barneya. Nie można ich pomylić. Jego głupkowaty uśmiech, lekka nadwaga, ciągle niechlujna grzywa od nerwowego jej rzucia, kiedykolwiek się bał. Gdzie teraz mieszkasz, synu? Tata naciskał, zwracając moją uwagę z powrotem na niego. Niebo nad głową robiło się czerwone. Narastało we mnie złe przeczucie. Mała chatka gdzieś. Chyba. Nie rozumiem, dlaczego pytasz. Czułem się niespokojny, jakby coś wypychało się na powierzchnię mojego umysłu. Obraz sterty pigułek leżących na moim stoliku nocnym wdarł mi się do głowy. Cicha muzyka i uczucie unoszenia się w powietrzu. Synu, nie powinno cię tu być. To nie jest miejsce dla kogoś takiego jak ty. Jeśli inny cię złapie... Jego usta drżały, a moje oczy rozszerzyły się w szoku. Zawsze szukają nowych więźniów. Więcej ciał do porwania. Chcą twojego życia i zrobią wszystko, aby je mieć. Ale najgorsze jest, że jeśli to dowie się, że tu jesteś... Co się o mnie dowie? O czym ty mówisz? Czy tu nie ma żadnego skarbu? Wstałem. Serce waliło mi w piersi, podczas gdy ostatnie 10 lat poszukiwań książki. Czas spędzony z bastionem. Mieszkanie w drewnianej chatce i wszystko pomiędzy zaczęło migać mi w głowie, wypalając mi czaszkę. Potem mnie przytulił. Tak jak przytulasz kogoś po długo oczekiwanym spotkaniu. Uczucie, które łagodzi nieznośny ból straty. Daję ci największy skarb ze wszystkich, chłopcze. Daję ci jeszcze jedną szansę na życie. Przypomniałem to sobie, jak błyskawica pędząca po moim kręgosłupie.
Zobaczyłem niebo pasujące do szkarłatnej czerwieni mojej wrzącej krwi, gdy obrazy smutku, gniewu i nienawiści do siebie przelatywały przez mój umysł. Decyzja o zakończeniu tego wszystkiego lekami i łagodną muzyką wydawała się tak dawno temu. Jak długo to trwało? Każde wspomnienie, każde spojrzenie wstecz i skok w czasie lub logice, moje życie przelatywało mi przed oczami. Zdałem sobie sprawę, że płakałem, a Barney dotykał moją dłoń, delikatnie skamląc. Co się teraz stanie? Zapomnę. Ja nie chcę zapomnieć. Ledwo mogłem powstrzymać płacz. Dopiero co tu dotarłem. Po prostu muszę cię widzieć jako... ciebie. To jest ta jedna rzecz, której pragnąłem ponad wszystko. Chichotał delikatnie. Może dlatego twoja podróż skończyła się tutaj. To twój skarb. Kurwa. Co się teraz stanie? Obudzisz się. Będzie bolało jak nigdy dotąd. Twoje ciało będzie miało do ciebie pretensje. Daj mu czas na zrozumienie i pokochanie go jak nigdy dotąd. Chciałbym tam być, ale to wszystko, co mogę zrobić. Poczułem drżenie pod stopami i dźwięk skwierczenia, ale w tym momencie mnie to nie obchodziło. Przytuliłem go jeszcze raz. Odbyłeś swoją podróż nie bez powodu. To jeszcze nie koniec. Przysięgam. Utrzymam pamięć o tobie przy życiu. Nigdy nie pozwolę, by wyblakła. Nieważne, co się stanie. Szlochałem mu na ramieniu, kiedy coś zaczęło zaznaczać swoją obecność w pokoju i puściliśmy się. Proklamacja książki rozbrzmiewała w moim umyśle jak dzwonek alarmowy, gdy coś nieopisanego wdarło się do osobistego więzienia taty, sięgając po mnie ręką wielkości dębu. Nie zwlekać. Nie wchodzić w interakcję. Obudzisz coś, co chce cię tam zatrzymać. Jeśli to była śmierć lub Janus, nie chciałem zostać, by się dowiedzieć. Miałem dość czasu, żeby pocałować Barneya w czoło, zanim zapukałem do drzwi. Ostatnie spojrzenie na twarz mojego ojca, zanim rzeczywistość ponownie zmiażdżyła mnie obrzydliwą prawdą. Uśmiechał się od ucha do ucha. Demencja naczyniowa ma inną nazwę dla niej samej i jej pochodnych dolegliwości. Okrutna choroba. Mój ojciec odbijał się od urazu mózgu do urazu mózgu przez 11 lat. Za każdym razem, gdy koniec był za rogiem, udowadniał, że się mylili. Pokonał śmierć samą w sobie i wrócił z uśmiechem na twarzy. Ale śmierć jest niczym innym jak mściwą bestią, która nie lubi być oszukiwana. O jeden uraz za dużo i czas mu nadrobił, a jego diagnoza została sfinalizowana nie tak dawno temu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy jego zanik przeszedł ze stałego do szybkiego, osiągając teraz punkt, w którym jest skorupą swojego dawnego ja, często zdezorientowanego i rzadko obecnego. Kiedy pamięć zaczyna się palić, zostają tylko resztki żaru. Od czasu do czasu rozpalane przez walkę z przytomnością, ale w dużej mierze zanikają w miarę upływu dni. Czujesz, że coś się pali. Słyszysz skwierczenie. Powiedzieć, że się troszczyć i na to patrzeć łamie serce, jest poważnym niedopowiedzeniem.
Jeśli... Jest jedna rzecz, której rozpaczliwie pragnę, aby została odesłana do świata fantazji. To jest właśnie to. Im więcej ciężarów spoczywało na moich zmęczonych już ramionach, tym trudniej było nawet wstać z łóżka z tym miażdżącym ciężarem, nie mówiąc już o rutynowych zadaniach. Czy mnie rozumiesz? Nie wiem, dlaczego mój umysł wyczarował takie miejsce. Istnieją udokumentowane przypadki ludzi spędzających całe życie w czymś, co nazywają comaverse, świecie śpiączkowym, całkowicie niezdolnych do odróżnienia fikcji od rzeczywistości. W moim przypadku mój umysł przebrnął przez kilka lat doświadczeń i sam dotarł do jedynego miejsca, do którego desperacko chciałem się dostać, odkąd wszystko potoczyło się nie tak. Domu. Niewiele opowiem o moim powrocie do zdrowia po przebudzeniu, bowiem wyglądało to tak jak po wszystkich nieudanych próbach zakończenia życia. Było to bolesne, zawstydzające i wiązało się z bolesną drogą do wyzdrowienia i ostatecznego pokochania siebie. Zamiast tego chcę opowiedzieć o moim tacie, o człowieku pieszczotliwie nazywanym Switch ze względu na jego niski wzrost. Ja też tego nie rozumiem, ale jest to urocze. Mój tata był zagorzałym czytelnikiem i zawsze uwielbiał podróże głównych bohaterów, ich walkę i ostateczne pokonywanie przeszkód w celu zdobycia upragnionej nagrody. Być może dlatego odcisnęło to na mnie tak głębokie piętno i wpłynęło na sposób, w jaki mój mózg pracował, gdy tkwiłem w tamtym miejscu. Tak bardzo chcę wierzyć, że w tym doświadczeniu było coś więcej. Że w jakiś sposób nasza indywidualna świadomość znalazła drogę do tej bezpiecznej strefy między żywymi a umarłymi, królestwa chronionego przez Janusa i jego bestie, któremu przewodniczy śmierć. Miejsce, w którym mógłbym dostać drugą szansę. Odwiedziłem go niedawno. Siedział na swoim krześle i nieświadomie oglądał telewizję, a zniszczenia, jakich doznał jego umysł, były teraz widoczne na jego twarzy, skurczonej sylwetce i w dużej mierze pustym spojrzeniu. Jest teraz pomiędzy etapem 5 i 6. Hej, tato. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Początkowo nic. Czasami jego ataki dezorientacji i braku komunikacji mogły trwać przez jakiś czas, więc chociaż to bolało, nie było to nieoczekiwane. Usiadłem i obserwowałem go przez chwilę, zastanawiając się, co się dzieje w jego głowie. Po jakimś czasie przerwałem ciszę. Napisałem o podróży, którą odbyłem. Była dość ekscytująca. Jestem pewien, że by ci się spodobała. Coś w nim zapłonęło. Jego oczy rozbłysły, a na twarzy malowała się dziecięca radość, gdy zwrócił się do mnie wyczekująco. Mógłbyś mi powiedzieć, co się stało? Jesteś pewien? To trochę rozwlekłe. Wiem, jak nienawidzisz rzeczy, które ciągną się w nieskończoność. Cóż, ja widzę to tak, że mamy cały czas świata. Biorąc pod uwagę wyjątkowe miejsce, w którym się znajdujemy. Wyjątkowe miejsce? Gdzie masz na myśli? Uśmiechnął się. Niemal świadomie. Mgła zamieszania uniosła się i człowiek, którym kiedyś był, rozbłysnął. Wszędzie. Odetchnął, a na jego twarzy malowało się podekscytowanie nowym doświadczeniem, gdy zacząłem mu opowiadać, co się wydarzyło. Pod koniec naszego czasu jesteśmy wszędzie.